Cześć, witajcie, a ja jestem Wifi, a w dzisiejszym odcinku widzowie, jak co miesiąc, zrobimy sobie przegląd magazynu LEGO Ninjago, tym razem numeru 13 na rok 2022. Ale jeszcze zanim zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwonkiem na tym kanale, ponieważ lecimy po 2000 subskrypcji. No to co, ja już nie przedłużam i lecimy z Jest to odcinkiem. oczywiście magazyn grudniowy, czyli ostatni magazyn w tym roku. Jest to oczywiście też magazyn z sezonu 16 Ninjago, czyli skrystalizowani. Jest wydawany przez Blowshin, no i kosztuje 19,99. Jako dodatki w tym magazynie otrzymujemy taką oto saszetkę z figurką zemstonowego wojownika oraz złotą limitowaną kartę nurkujący duet Nia i Cole z Trading Card Game z serii 7 następnego poziomu. Przejdźmy sobie do samego magazynu. Mamy reklamę magazynu LEGO City, a także spis treści. Następnie mamy naszego strażnika Zemstonu, zabawkę. Następnie mamy jakieś misje, jak w każdych magazynach. Kolejna misja oraz reklama obecnego magazynu LEGO Minecraft. Mamy pierwszą część komiksu, który ciągnie się przez najbliższe strony tego magazynu. Mamy kolejną misję, a także dwustronny plakat. W ten oto sposób prezentuje się plakat z pierwszej strony. Mamy tutaj po prostu naszego smoczego Cola. Według mnie plakat naprawdę ładny. Jednak z drugiej strony mamy ten jeden z głównych plakatów naszego 16 sezonu. No i bardzo się cieszę, że dostaliśmy takowy plakat. Na pewno sobie go gdzieś powieszę. Bardzo mi się ten plakat swoją drogą podoba, więc naprawdę świetny dodatek. W tym miejscu mieliśmy plakat. Mamy prace, które wygrały w konkursie, a także drugą część komiksu, który ciągnie się przez najbliższe strony magazynu. Mamy info, mamy tutaj wszystkie informacje o Oni z Ninjago. Głównie nawiązują tutaj nam do sezonu 10 Inwazja Oni i sezonu 16 Skrystalizowani. Mamy zestaw i mamy przedstawioną naszą świątynię Kryształowego Króla. Swoją drogą posiadam ten zestaw i recenzję tego zestawu mogliście zobaczyć na moim kanale, więc serdecznie Was na ten film zapraszam. Mamy grę taką magazynową oraz 24 stycznia oczekuj kolejnych przygód ninja. No i już 24 stycznia otrzymamy kolejny to magazyn z 16 sezonu Ninjago, a w nim otrzymamy figurkę złotego Lloyda Oni. Największy minus tej figurki jest taki, że niestety nie dostajemy maski, co naprawdę traci na wartości tego magazynu. No a szkoda, bo z taką maską ten Lloyd by się tutaj bardzo przydał. Mamy reklamę magazynu LEGO Jurassic World, a także reklamę obecnego magazynu LEGO Ninjago Legacy. No to co? Przejdźmy do zawartości saszetki. Tak się prezentuje nasza papierowa saszetka z naszym zemstonowym wojownikiem. No wygląda tak jak te wszystkie saszetki z 16 sezonu. Dwa żółte paski, trochę tutaj kryształów. No to co? Ja zabieram się za budowanie. W ten oto sposób prezentuje się nasz zemstonowy wojownik. Według mnie wygląda naprawdę ładnie. Strasznie podobają mi się te takie przeźroczysto różowe elementy na tej figurce. Tak się prezentuje jego tors z przodu. Ma on takie pazury jak te figurki z Chimy. No i jedna noga jest taka różowo przeźroczysta. A jako akcesoria dostaje taki dwustronny kryształowy miecz. Figurka naprawdę spoko, jednak czy ją potrzebowałem? No nie za bardzo, dlatego że tych zemstonowych wojowników już trochę w swojej kolekcji posiadam. Warto zakupić ten magazyn, jeśli potrzebujecie kryształowego wojownika, to myślę, że tak. Ale warto też głównie po plakacie, który jest naprawdę ładny, a także dla kolekcjonerów kart jest ta limitowana karta. No to co, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie tu łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. To by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Fifi, to tyle. Siemka!